pozostałych też zawodników, zamierzasz swoją wiedzę, swoje doświadczenie przekazać tym zawodnikom, którzy mają go zdecydowanie mniej. Powiedz coś o przygotowaniach i chęci pomocy Danielowi Medicalowi. No po pierwsze, dużo ludzi uważa mnie za takiego freaka. Ja trenuję sztuki walki, systemy samoobrony od 20... Nie, co ja mówię, więcej. Karate Kyokushin zaczynałem, jak miałem 8 lat. Ogólnie całe życie trenuję, ale trenuję dla siebie. Kocham poznawać nowe techniki, lubię się uczyć. To jest dla mnie taka pasja. A przy okazji, jak mogę na tym teraz zarobić i przekazać też wiedzę, dlaczego Danielowi chcę pomóc? To jest wielki chłop, ma duży zasięg rąk. Dowiedziałem się, że to będzie walka bokserska. Jest duża różnica wagi. Jeżeli mu dobrze ustawię głowę i powiem mu parę trików, to myślę, że uszczeli Polaka. Tylko, że musimy mu głowę ustawić, bo myślę, że on się... ma takie zaparcie teraz, że jeżeli mu naprawdę dobrze wszystko poustawiamy z głową, to będzie bardzo fajna walka, bo uszczeli tego Polaka i myślę, że będzie dobre KO. Że go tak trafi, że chłop padnie, nie?